11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, Bank PKO BP SA 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Drodzy Państwo, Wielki Post w toku, druga niedziela, rozpoczęliśmy ją. Pracujemy nad sobą z pomocą Bożej łaski. Czas nawrócenia. Pomówmy dzisiaj, to też w kontekście nawrócenia. Pomówmy dzisiaj, zapraszam, proponuję taki właśnie temat. Ból krzywdy i radość przebaczenia. Ból krzywdy i radość przebaczenia. I kilka słów, pozwólcie, drodzy Państwo, takiego wstępu, wprowadzenia w temat, jakoś zarysowania tych spraw, odrobinkę chociaż, jakiś szkic. Każde doświadczenie krzywdy jest bolesne. Krzywda zawsze jest czymś niesprawiedliwym, jest niesprawiedliwością. Cierpimy, kiedy bywamy upokarzani, poniżani, wykorzystywani. Kiedy ktoś usiłuje nami manipulować, oskarżać nas, naszą wolność ogranicza, czy ktoś przekracza też granice naszej intymności. I doświadczenie krzywdy jest zawsze bardzo bolesne. Ono jest nieraz bardzo głębokie, bardzo długotrwałe, nieraz nie da się go wręcz zapomnieć. I jest właśnie bardzo bolesne, ale też, i to pokazuje życie, doświadczenie wielu osób, ono nie musi być tylko i wyłącznie przekleństwem człowieka, to doświadczenie krzywdy. Nieco to zabrzmi może paradoksalnie, ale krzywda też może stać się łaską, błogosławieństwem, kiedy poczucie to krzywdy będzie wewnętrznie przepracowane. Wtedy może stać się takim miejscem takiej szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka, zwłaszcza na cierpiących. Ja sam w czymś tam skrzywdzony wiem, jak to jest. I mam teraz albo opcję usiąść i płakać i się nad sobą rozczulać do końca życia, albo nieść sobie, iść dalej w życie z tą raną i powiedzieć: wiem, jak to jest, dlatego mogę lepiej zrozumieć tych, którzy cierpią tak, jak ja cierpię, czy cierpiałem. Czym jest uzdrawianie, uzdrowienie z krzywd, z poczucia krzywdy? Można je określić jako takie swoiste odtruwanie człowieka z żalu, z rozgoryczenia, z gniewu, z chęci zemsty, z wielu, wielu negatywnych postaw i emocji, które się rodzą w kontekście tej doznanej krzywdy, czy niesprawiedliwości. I to zarówno jak doświadczenie skrzywdzenia, taki sam proces wychodzenia, uzdrawiania z tego jest zawsze czymś bardzo indywidualnym. Aha. I osobistym. Jak i każda sytuacja, każdy z nas jest niepowtarzalny. Żeby można było uzdrowić się, wyjść z tego poczucia krzywdy, człowiek potrzebuje głębokiej motywacji wewnętrznej. I w takim ludzkim wymiarze, na tym ludzkim poziomie, najskuteczniejszą motywacją do pokonania w sobie poczucia krzywdy jest miłość. Miłość do drugiego człowieka. Ktoś, kto naprawdę kocha, potrafi wiele zrozumieć, wiele przyjąć, wiele wycierpieć i wiele wybaczyć. Ale też wiemy, że nawet największa, najgłębsza ludzka miłość ma jednak swoje granice. I to potwierdza życie, doświadczenie. I zło, jakie nieraz sobie my ludzie wyrządzamy, nieraz nie potrafimy tego zła udźwignąć. Mamy swoje granice psychiczne, duchowe, tej wytrzymałości. Dlatego też
przebaczenie wymaga nie tylko naszej ludzkiej ciężkiej pracy, ale też wymaga wielkiej łaski od Boga. Zasadniczym motywem przebaczenia, że ja komuś przebaczę, oprócz ludzkiej miłości, może być i jest doświadczenie miłości Boga, który kocha wszystkie swoje dzieci, i skrzywdzone, i krzywdzące. No i właśnie znakiem tej miłości jest Chrystus, który ukochał nas jako grzeszników, jako krzywdzicieli. Za nas się modlił na krzyżu, za krzywdzicieli, i oddał za nas swoje życie. No właśnie krzyż, Wielki Post. To jest czas też odkrycia tej najgłębszej motywacji do wyzwolenia się z poczucia krzywdy, skrzywdzenia, z wyjścia z tych czterech ścian swojego cierpienia. Dlaczego ludzie siebie krzywdzą? Możemy tak zapytać. Dlaczego tak jest? Takim ostatecznym powodem, tym, że siebie krzywdzimy, no trzeba szukać w tym takim pęknięciu ludzkiego serca, jakim jest grzech, o którym mówi Pismo Święte, grzech pierworodny. To odwrócenie się człowieka od Boga zburzyło harmonię między ludźmi. I widzimy, że historia ludzkiej krzywdy jest nierozłącznie związana z historią grzechu. Widzimy, że krzywda jest konsekwencją grzechu. Bezpośrednią konsekwencją zerwania zakazanego owocu w ogrodzie Eden było właśnie wzajemne, krzywdzące się, oskarżanie się przed Bogiem. Jedno drugie oskarżało. Ona mi to dała, on mi kazał i tak dalej. Pierwsza kłótnia, pierwsze oskarżanie się skutkiem grzechu, nieposłuchania Boga. I drodzy Państwo, podobnie jak doświadczenie skrzywdzenia obejmuje całego człowieka, my czujemy, że jesteśmy skrzywdzeni i na płaszczyźnie tej emocjonalnej, i psychicznej, i duchowej. To tak samo też doświadczenie uzdrowienia wewnętrznego powinno też objąć całą ludzką osobę. Tutaj nam grozi trochę taki nieraz błąd, kiedy mówimy, czy mówimy, staramy się dotrzeć, dojść w sobie samym do tego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Takim błędem jest nieraz takie przeciwstawianie płaszczyzny emocjonalnej i duchowej. Tymczasem do prawdziwego uzdrowienia wewnętrznego konieczne jest połączenie obu tych wymiarów ludzkiego życia, istnienia, i emocjonalnego, i duchowego. Nieraz tam, gdzie brakuje właśnie nam tej woli podjęcia trudnej pracy, to jest trud w sferze emocjonalnej, wtedy też usiłuje się ją nieraz lekceważyć i przerzuca się nieraz cały ciężar odpowiedzialności za uzdrowienie wewnętrzne na Pana Boga i na Jego łaskę. I więc Pan Bóg za mnie niech to zrobi. A więc, no właśnie, jakieś wyparcie krzywdy ze świadomości. Mamy tutaj różne takie zabiegi. A więc skuteczność łaski Bożej też potrzebuje naszego współdziałania. Ale teraz na czym ta łaska Boża polega? To jest też ciekawa sprawa i też paradoks. Ona jest mierzona nie tylko tym, że odejdą od nas cierpienia fizyczne, czy psychiczne, czy duchowe. A łaską może owszem być uwolnienie od tych cierpień. Tak, może być. Ale też łaską może być obdarzenie człowieka cierpieniem. Dlaczego tak jest? A no bo w życiu duchowym ważne jest nie tyle samo cierpienie, ale jego znaczenie dla całego ludzkiego życia. Jak my je przeżywamy? I zobaczcie, drodzy Państwo, w naszej modlitwie o uwolnienie od kielicha goryczy nieraz bywamy wysłuchani, podobnie jak Jezus w Ogrójcu. Mówi list do Hebrajczyków: z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Koniec cytatu.
Wyzwolenie z poczucia krzywdy przychodzi przez posłuszeństwo Bogu, przyjmowane nieraz też wśród cierpienia i wewnętrznej walki. Jeśli nasze wewnętrzne uzdrowienie kojarzy nam się przede wszystkim z życiem bez bólu, to może być tak, że szukanie przez nas uzdrowienia będzie jedynie formą ucieczki i przed cierpieniem, przed odpowiedzialnością też za własne życie. I tutaj ważne jest odkrycie miłości Boga. Jeśli mówimy o tym doświadczaniu radości przebaczenia, odkrycie miłości Boga. Kim jest dla mnie Bóg? Jaki jest we mnie Jego obraz? Czy ja odkryłam miłość Stwórcy do mnie? Jak tę miłość odkryć? Jak zacząć patrzeć na siebie, na innych, po Bożemu, oczyma Pana Boga, tak jak On na mnie patrzy? Drogą do tego, do odkrycia miłości Boga, ta droga jest stopniowa, ona trwa. Drogą do tego jest lektura Pisma Świętego, osobista refleksja, osobista modlitwa, uczestnictwo w sakramentach, kierownictwo duchowe, życie rodzinne, przyjaźń ludzka. I to wszystko w ramach wspólnoty Kościoła, która nam pomaga odkrywać też różne strony tajemnicy Boga. Kościół nam pomaga odkrywać, jaki jest Bóg. A więc to doświadczenie miłości Boga, doświadczenie tego, że właśnie zrozumienie, że pierwszą tajemnicą chrześcijaństwa jest to, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Doświadczenie Bożego miłosierdzia. I drodzy, jeszcze ostatnia myśl w tym wprowadzeniu do naszej dyskusji. Przebaczenie, a pojednanie. Bo chcemy mówić o radości przebaczenia. Przebaczenie, a pojednanie. My nieraz to utożsamiamy. Tymczasem to nie jest to samo. To są dwie różne sprawy, chociaż są z sobą złączone. Ale to nie jest to samo. Przebaczenie uprzedza pojednanie, idzie przed pojednaniem. Jest warunkiem prawdziwego pojednania. Przebaczenie. Przebaczenie ma charakter doświadczenia wewnętrznego, mojego osobistego. Jest to przebaczenie, jest to osobista decyzja odpuszczenia moim winowajcom, ich przewinień wobec mnie. Dokonuje się ono w moim sercu i nie zależy od mojego bliźniego, od tego, o kim myślę, kto mi zawinił. Osobiste przebaczenie też może dokonać się, kiedy ten winowajca, mój winowajca, nie chce, wręcz nie może, czy nie chce się ze mną pojednać. Już mogę mojego winowajcę obdarzyć przebaczeniem, nawet kiedy on się nie poczuwa do winy, do odpowiedzialności. I pojednanie, i przebaczenie to jest pewien proces, to się nie dzieje od tak z dnia na dzień. I pojednanie też to jest proces. Pojednanie to już jest tutaj relacja pomiędzy mną a moim winowajcą. Też oczywiście do pojednania nie należy dążyć zbyt pospiesznie, na siłę. To też trzeba nieraz przełamać wiele oporów, wiele niechęci po drodze. To jest nieraz proces. No właśnie. A więc przebaczenie, a pojednanie. Radość przebaczenia. Radość nie tylko z otrzymania przebaczenia, ale z tego, że ja przebaczyłem komuś i czuję wewnętrzną radość, wolność, bo ja uwolniłem się od tego brzemienia balastu, gniewu, żalu wobec kogoś. Drodzy Państwo, zapraszam do rozmów na ten temat. Ból krzywdy i radość przebaczenia. Zwracam uwagę Państwa na te obie części, i ból krzywdy, ale i radość przebaczenia. Bardzo proszę, żebyście Państwo dzwoniąc mówili właśnie też o tej radości przebaczenia, już doświadczonego przebaczenia. Ja przebaczyłem już komuś,
albo o dochodzeniu do przebaczenia, że jestem na tej drodze. Przecież to jest wszystko biblijne. Jeżeli ktoś czyta Biblię, czy miał kontakt z Pismem Świętym, to wie. A jak ktoś nie ma kontaktu z Pismem Świętym, nie miał, to nie wie. Przecież to wszystko jest biblijne. Radość przebaczenia, radość, radość. Tak jak mówię do Mareczka, że gdybyś był Żydem, to gdyby ktoś ciebie poprosił, pójdź mile ze mną, to ty byś poszedł i dwie, a ty wcale. No to jak z Pragi południe, to jest pełno cyganów i Mareczek jest jednym z nich i on tu się szykuje, żeby podrobić, wiesz, Żyda, bo on jest, wiesz, Żydem będzie. Ja mówię, może będziesz kiedyś, może wiesz, może byś chciał jakiegoś tam podrobić Żyda czy coś, to nie jest tak łatwe, to nawet nie jest możliwe, bo jak kiedyś ten film pierwszy o Świadkach Jehowy kręcili, to też nie mieli takiej osoby, siostry, która by chodziła od domu do domu i głosiła, bo żadna aktorka by tego nie umiała zrobić. No to więc wzięli ja Annę Różkowską, no, Różkowską, tak. Joasię. I ona chodziła od domu do domu z Ewangelią i bardzo ładnie jej to wyszło, jak normalnie, nieudawane, nie sztuczne. Proszę Państwa, bo co by to było, gdyby to było sztuczne? No. Joasia Różkowska. Zobacz.
dokładnie chodzi, no. Czy nowiutki jest? On jest nowiutki. No bo co? No, bierzcie. O, nowiutki chodzi, o. O, tylko chcesz. No co chcesz, to nowiutkie. O, czy jest. Duży jest, jak są.
że cisza, cisza, proszę Państwa, cisza, cisza. Cisza nastąpiła, bo ludzie zaczęli zastanawiać się, myśleć, dlaczego ten świat taki głupi, że gdzieś tam ślepy zaułek wlazł, a prostych spraw nie umieją poznać. Choroba na głupotę. Oczy są zalepione, nos często od czasu do czasu, takie zaziębienie, proszę Państwa, nos zatkany, ale żeby oczy były ślepe. Jezus powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, czy patrzycie się, przecież ślepi jesteście. No. Otępiało serce tego ludu też. Ślepe serce może być. No, różne rzeczy mogą być ślepe, proszę Państwa. No dobrze, no to. Nie jakaś tam dziwota, no, gdy nadaje nasze radio. Concita to KFM, Euro Concita, Barbie Baby, Wielka Angstrum Extra. Proszę z nami pozostać, proszę być z nami, proszę Państwa. Radio Concita. Tak, Radio Concita. Synku, bo to jest tak, że za moich czasów jak coś się psuło, to się nie wyrzucało, ale naprawiało. Dokładnie, tak. No, takie proste odpowiedzi. Także została sytuacja uzdrowiona właśnie w ten sposób, który opowiedziałam. No i jest dobrze. Mam właśnie dwoje dzieci. Córka starsza, mam już właśnie troje. Tak czekaliśmy właśnie u syna. Marysia jest, także mamy dwie wnuczki, a już mamy prawnuczkę też jedną. Gratulacje. Tak, no, czyli jest moc sakramentu małżeństwa i właśnie nie rozumiem. Za 50 rocznica. Proszę, życia. Piękny, złoty jubileusz. Złoty. Gratulacje. Abyśmy doczekali. Daj Boże. Daj Boże. Bardzo dziękuję Pani Halina, że Pani chciała się z nami tym tam, podzielić. Proszę ojca Zasławka, ja zdrowaśkę, bo w tej chwili w podróży do Włoch ze swoimi uczniami. Pani Halino, to już w tej chwili zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Żeby szczęśliwie dojechali i wrócili. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Módl się za nami. Mógł zapłać Pani Halina. Dobrej nocy. Mógł zapłać wszystkiego dobrego, szczęśliwego dyżuru. Bardzo dziękuję. Dobrego. Spokojnej nocy życzę. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Witam serdecznie. Kogo witam? Proszę, Andrzej, moje imię. Witam Panie Andrzej. Z Łodzi. Witam serdecznie. Już na antenie jesteśmy. Bardzo proszę. Andrzej. Proszę wyłączyć radio, Panie Andrzeju, bo nam przeszkadza bardzo. Wyłączone. Dobrze. Już słuchamy uważnie. Bardzo proszę. Szanowny księża, zupełnie nie dlatego, żeby się uszalać, ale ostatnio spotkała mnie taka sytuacja, w której powiedzmy z jednej strony nie rozumie czemu. Toczycie to po prostu w kierunku syna, który do momentu osiągnięcia wieku pełnoletniego, 18 lat, w roku ubiegłym, bo jest styczniowy, no, może za słodko z jego kierunku nie było, bo jakoś tak przez szkołę podstawową żeśmy przeszli. Nie było za dobrze, wyczeszliśmy bez żadnych tam powtórek. Gimnazjum obrał sobie sam, nawet z klasą sportową.
kierunkiem takim, jakim faktycznie miał smykałkę i był tego wyniki, bo i są ma dyplomy za zajęcie w kręcie stołowym. Natomiast pierwszą klasę nie tyle, że podkazał, ale miał poprawkę, a w drugiej, od drugiej klasy się już zaczęło bardzo, bardzo źle. Niemniej jednak, kończyliśmy to gimnazjum nie to, tylko inne, bo grymasił, że chciał z OHP, prawda, i tak dalej. Ja tutaj się zgodziłem, ponieważ nie ma szkół, że do tej pory były skasowane te szkoły zawodowe, bez zawodu, jakie to OHP są, były kiedyś i są, ale mówię, to trochę tamtego. Ale nie za rzadko to wszystko wyglądało. I muszę powiedzieć, że tak, wiedział dokładnie, że od momentu prawie początku jego, to może zdecydowanie polegać na swoim własnym ojcu i jedynej jego babci. Z mamą było jak było, mama biologiczna i nic poza tym w ogóle. Ja mu zresztą w pewnym momencie powiedziałem, że przepraszam go, że taka nie inna mama jest. Ja po prostu też zostałem w jakiś sposób oszukany, ale stało się, jak się stało. Żeby powiedzmy się uczył, nie miał, powiedzmy, nie był obciążany żadnymi dalej. Ale ze strony nauką nie było. Panie Andrzeju, tylko tak. mamy, żeby tak wokół tematu się gdzieś trzymać, już dobrze? Już dopłynę. I ja ci okazał w finale tego wszystkiego trochę zaczął bujać, bo po trasie wiedział, że mnie za słodka sytuacja wyniosła. Ale zaczęło się delikatnie takie podbieranie, bez przyznawania się, w końcu się przyznał, ale z takim grymasem finansów. Nie w początkach, nie. Na samym końcu wniosł się ze silniejsza przyznać, ale w końcu się przyznał i z taką złością oddał. A w ubiegłym roku stwierdził, że mówimy tak, że ostatnie wakacje, że gimnazjum kończy z tym, że z kolegami tu niedaleko Łodzi chcę wyjechać. Jakże sobie, właśnie dobrze, zgodziłeś się. Jak się okazało potem, to wcale nie było tak, jak było, tylko po prostu z panienką młodszą o 2 lata był u niej i co najbardziej mnie boli po dniu dzisiejszym, u tamtych ludzi poprzez tą panienkę stwierdził, że on jest głodny, że jest głodzony, bo poszedł, że ojciecko z domu wyrzucił, co mimo wszystko, jaka ta jego mama biologiczna, a to moja żona, która najpierw miał być ślub kościelny, a potem się okazało, że się, jak to młodzież mówi, wykręciła się siarniwo, ale jak usłyszała to, to powiedziała, jest to niemożliwe, żebym ja to zrobił. I tak nie było. A teraz 2 tygodnie wstecz, po prostu bez słowa po prostu wyszedł i
po trasie dowiedziałem, że gdzieś tam w przeciwnym kierunku Łodzi o półtora obudzenia godziny z odległości między tu, gdzie mieszkał za mną, się wyprowadził. Za grube pieniądze wynajmuje mieszkanie i powiem tak uczciwie. Ja mu kiedyś, kiedyś tylko dokładnie co dwa tygodnie wstecz napisałem naprawdę tak krótko, że no, w tej chwili wiem, że syna nie mam. Z tym, że zostawiam to na wierzchu. Z tego co wiem, co pan sobie robię. On pisał to, ale nie czytał. Zaufanym księdzem u nas w parafii, bo jesteśmy z parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Nazywamy z księdzem, którego on z jakimś szacunkiem otaczał, w ogóle był ministrantem samorzutnie. I nawet był falony przez proboszcza, ale on w takich dwóch latach. Najpierw mówił, że tak, że wtedy, kiedy właśnie ten ksiądz wtedy będzie, czyli na 19, a okazało się, że guzik prawda, mało tego, już w tej chwili miękko, że od ministranta wstąpił, ale nawet od kościoła wielu podejrzewam, że jest to dzieło tej dziewczyny, ponieważ jak się dowiedziałem od jego koleżanki ze szkoły podstawowej, jest to rodzina typowo ateistyczna, ale co najważniejsze, nie wiem, chyba mu to zaimponowało, że tatuś dobry informatyk, jak to młodzież mówi, kasiorki ma na pół, mamusia Zusia księgowa, to kasiorka to też jest, no ale tam jest zupełnie co innego. I powiem szczerze, się raz głęboko zastanawiam, że w takiej rzeczywistości, jak nie ma szacunku dla własnego ojca, nie ma szacunku dla babci, krabi i tak dalej, czy bije się z myślami, czy przyjdzie w takim układzie, po prostu nie wyrzec się własnego dziecka, własnego syna, będzie to bolało i pozbawić po prostu nazwiska. Przechodzę na odbiór. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie Andrzeju. No, trudna jest ta historia. Cóż, też nie chcę tutaj się stawać w roli pana doradcy, bo cóż, jestem daleko. Tam pan też mówił, że ma pan księdza zaufanego i to bardziej tutaj jest z nim. Takie rzeczy tutaj można byłoby omawiać. Czy się wyrzec syna? Myślę, że nie. To syn marnotrawny, tak? Największa choroba, jak różnie się układa w życiu. Nieraz człowiek musi gdzieś obejść, poobijać się, różne może głupstw porobić, żeby też dojść do rozumu. No nieraz właśnie człowiek mądrzeje przed doświadczeniem. Nieraz nie, ale nieraz też tak bywa. No i to też byłoby dla niego jakieś tutaj też, myślę, wychowawcze, jakaś rozmowa z nim i powiedzieć właśnie, że słuchaj, ty robisz tak i tak i tak, ty mnie ranisz, to mnie rani, ale ty jesteś moim dzieckiem. A więc jakby wejść na inny poziom niż to, co on robi, pokazanie mu, że można inaczej, jakoś w ten sposób i właśnie nazwanie rzeczy po imieniu, powiedzenie, co pan czuje, ale powiedzenie, że ale ty jesteś moim dzieckiem, ja się będę za ciebie modlił, jakoś tak mu tutaj pokazać, jasno nazwać, po ojcowsku, po męsku, ale właśnie po ojcowsku powiedzieć tak, ty jesteś moim synem i może marnotrawnym, ale może kiedyś wrócisz, będę stał jak ten ojciec syna marnotrawnego, ojciec miłosierny. No może tyle, panie Andrzeju, bo tu nie chcę teraz wygłaszać kazań na antenie, ale mówię, jest ten ksiądz zaufany, warto tam też jeszcze te rzeczy z nim na bieżąco omawiać. Radio Maria, halo. Szczęść Boże, ojcze, witajcie. No, witam serdecznie, szczęść Boże.
do marnotra dzwoni z Cisza Radio, tylko dobrze? Bardzo proszę, bo to inaczej nie porozmawiamy. Widzę, że pan Witold... Nie no, moglibyśmy porozmawiać, tylko że ona była za głośna. Mhm, no właśnie. Pan Witold dozwania się noc po nocy, że tak powiem. Tak, tak. Bardzo preferuję mi... noc. Mhm. To jest taka oaza spokoju. No tak na pewno. Co tam, panie Witoldzie, z tym naszym tematem? Jak tam, co by pan nam tutaj powiedział ciekawego? A to powiedział tej pani, która wcześniej dzwoniła, żeby nie słuchała koleżanek, ona ma rację. No właśnie, nie słuchała ona... koleżanek, nie słuchała koleżanek. Nie słuchała właśnie, i to dobrze, bardzo, całe szczęście. Chciałem się poskarżyć na swego ojca, ale już chyba już tak, taki miałem zamysł, ale... Ale chyba tego nie będę robił. No, bo sam się pokierowałem dobrze. No, mimo, że on był ministrantem, a potem już odszedł do takich pomysłów. Nawet tam jeździliśmy do tego kościoła. Mój dziadek i jego ojciec właśnie. Waga walczył, tam jest tablica w tym kościele i wisi, ale... Mój tata mnie nie ochrzcił, ja się musiałem sam ochrzcić. To jest taki temat. Mm-hmm. Trudne sprawy są te rodzinne bardzo często. Trudne, naprawdę, naprawdę to jest trudne. Znaczy dla mnie w tej chwili to już przestały być trudne, już są łatwe, ale kiedyś to było trudne, także... Panie Witoldzie, nieraz to jest tak, że nie chodzi o to, żeby teraz pan tu mówił o swoim ojcu, żeby go usprawiedliwiać, żeby mówić, że nie było to, co było. No bo było, coś tam się wydarzyło między wami. Wchodzimy teraz w co? Bo nie w tym momencie, nie w tym miejscu. Ale... Nie będę, ale, tylko dopowiem. Właśnie nie chodzi o usprawiedliwianie, tylko powiedzenie było tak i tak. I może spróbować dojść, dlaczego on taki był, dlaczego tak się zachowywał, co jemu gdzieś tam może brakowało w dzieciństwie, może on był tak wychowany, no nie wiem. Mówię ogólnie, żeby go po prostu, nie chodzi o usprawiedliwianie, ale go zrozumieć. Aha, wiem, z czego to u niego wynikało. Nieraz to pomaga inaczej popatrzeć na kogoś, szczególnie na rodzica. Ojcze Witoldzie, ja mu zadałem takie pytanie, jakie miał relacje ze swoim ojcem. I on mi powiedział, że to jest jakaś bezczelność. No, w tym pytaniu. Ojcze Witoldzie, czy no jak to tak może być? Ja uważam, że to nie jest żadna bezczelność, że ja go o to pytam i on mi nie chce odpowiedzieć, jakie miał relacje. Ja to odbieram, że on miał chyba złe. Znaczy wie pan, myślę, że też nie jest to bezczelność. Też zależy, jak pan zapytał go, w jakiej sytuacji, czy jakaś to była nerwowa sytuacja i pan takie to pytanie? Nie, spokojna. Być może to pokazuje, że on nie umie o takich rzeczach osobistych rozmawiać. To też już o nim coś mówi, że nie był tak może wychowany. Nieraz jak mówimy gdzieś tam, tak się powiedzenie jest zimny chów, tak? No, na przykład o kobietach nie umie rozmawiać. Ta moja mama, nieżyjąca już, zawsze ze mną potrafiła na te tematy rozmawiać, natomiast on nikt. No ale, panie Witoldzie, może niech tyle wystarczy, bo tak wchodzimy trochę w takie tutaj mówienie o kimś, kto nie może sam się wypowiedzieć w swojej sprawie tutaj, tak? Jasne. A więc, żeby też, to co pan też robi, próbować na niego popatrzeć jakoś tak trochę, jest to coś tam bolesnego między wami, ale próbuje to ponazywać sobie. Co to jest, dlaczego, skąd, to mnie dalej boli, ale już przynajmniej... umie sobie pewne rzeczy powiązać w jego życiu i w moim życiu. Wiem. No staram się bardzo, bo teraz mam większy z nim kontakt niż kiedyś. Mhm. Kiedyś mieliśmy bardzo słaby kontakt, a teraz jest... A no widzisz, to też dobrze, bo też ludzie się zmieniają też z wiekiem i też człowiek widzi, że czas upływa, tak? I nieraz inaczej patrzy na wiele spraw, żeby też nie wyjść w takie coś, że a on taki był, to już zawsze taki będzie. Nie. A nie, to ja nie mam takiego spojrzenia, że... Już sobie zafiksowałem, że on taki był i zawsze będzie, tylko po prostu staram się z nim rozmawiać, przekonywać do tego, do wszystkiego. I on po prostu ma takie, tak, zgadza się, a potem nagle ma takie, że o, wszystko neguje. No, nie? Po prostu... Spokojnie, krok po kroku, nie od razu kroków zbudowano, tak?
Choćby pan z Warszawy dzwoni, ale mówię o Krakowie. No tak, tak. No tak. Ojcze Witoldzie, to... Dziękuję bardzo za ten głos. Dziękuję bardzo. Dobrego, dobrej nocy. Szczęść Boże panu. Pięknie, odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, halo? Szczęść Boże, ja do audycji. Witam serdecznie panie. Już na antenie jesteśmy. Czy mogę poznać pani imię? Teresa. Pozdrawiam serdecznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Właściwie to ja nie wiem, co powiedzieć, żeby było zgrabnie i dosięgnąć sedna sprawy. Chodzi o przebaczenie. Otóż ja mam kilkudziesięcioletni już staż małżeński. Wyszłam za mąż za alkoholika, który w którymś tam roku pożycia małżeńskiego powiedział, że był pijany i dlatego się ze mną ożenił. Oczywiście małżeństwo nieudane. Jest brak relacji po 35 latach wspólnego życia, brak relacji, brak wspólnych rozmów. Jesteśmy w separacji, mieszkając w jednym domu, dorosłe dzieci. I jest rywalizacja. Ciągła walka, kto lepszy w stosunku do dzieci, kto lepszy w postępowaniu. Jeżeli chodzi o przebaczenie, to wszystkie występki, jakie miały miejsce przez te lata, zostały, można powiedzieć, niewymazane z pamięci i niezapomniane, ale nie żyję tym. Nie mam takiej urazy, żeby przypominać te sytuacje takie straszliwe. Ja zostałam w ogóle zmasakrowana, że tak powiem, fizycznie i psychicznie i duchowo. Mąż oczywiście nie był nigdy blisko Pana Boga. Ja oczywiście w takich warunkach też, myślę, nie byłam taka, nie żyłam taką wiarą dojrzałą, ale Pan Bóg pozwolił mi, że w którymś momencie... Chorowa na pijaku. Zawsze zresztą się modliłam. Zawsze zresztą prosiłam Pana Boga o pomoc i dlatego do tej pory przetrwałam. A mam już 65 lat. Mąż jest 4 lata starszy, mamy dorosłe dzieci. Jeden z synów się ożenił, drugi bardzo źle postępuje, nie jest dojrzały i nie poczuwa się, chociaż chce być kobietą, ale nie jest odpowiedzialny. No i trzecie kobietą dziecko się... bardzo blisko mnie. Kobieta to się wyraża i to się chodzi. Dwóch synów starszych i blisko ojca. Ze względu na kasę, jak to mówi się popularnie. I właśnie tych masę, tych różnych spraw, które trzeba przebaczać i to można tak powiedzieć, sprowadzam to, że Pan Jezus powiedział, żeby 77 razy przebaczyć. Myślę sobie, że mogę pomnożyć to przez 100, a może przez 1000 razy. Bo nawet sprowadzam do przebaczenia, do spowiedzi, przypominam, to znaczy tak prowadzę, tak to co ja czuję, to mówię. I też jest obraza, a słuchasz Radio Maryja, a to zupełnie różnimy się, jeżeli chodzi o poglądy, różnimy się, jeżeli chodzi o wrażliwość. On jest egoistą, ma w sobie taką
takie bezpieczeństwo, zawsze dba o to, że jak zarobi, to pieniądze po prostu ma dla siebie. A żona i dzieci jak to takie ochłapy. No w każdym razie alkoholik, no tak, tak już. W każdym razie nie jest już, jest trzeźwy ze względu na i na stan zdrowia, no i takie zagrożenia miał, bo miał iść na przymusowe leczenie, więc jest oczywiście w ostatnich 3 latach spokój, ale jest tak niedobry. No i to trzeba znosić, nie przebaczam, żyję i po prostu staram się, tak jak w tej chwili mówię, staram się podchodzić, czasem są kłótnie, ale nie da się w ogóle zmienić człowiek. Modlę się bardzo dużo, ale do czego zmierzam? Pan Jezus, kiedyś była taka modlitwa, on jakieś dobrych kilka lat wstecz, była taka modlitwa, takie, no można powiedzieć taką kontemplację. Miałam chwilę dłuższą, może nie wiem, czy to był różaniec, w każdym razie weszłam w taką relację niesamowitą w tej prośbie do Jezusa i pokazał mi, gdzie mam ulokować swoją miłość i w ogóle gdzie jest ta moja miłość, ponieważ zawsze cierpiałam najbardziej z tego powodu, że mąż nie okazywał mi nigdy nie miłości. Ja cała siebie dawałam i w zamian nic, a tutaj on Jezus mi pokazał naprawdę, dał mi odczuć, tego nie będzie zapomniał do końca życia i tym żyję od rana do wieczora i wiem, że Pan Jezus mi powiedział wprost, największą miłością dla Ciebie jestem ja, to serce, które Ci pokazuję. I to serce, które widziałam oplecione cierniami, jest drogowskazem, kierunkowskazem i do tego serca się odnoszę. I dzięki Panu Jezusowi to wszystko zostało jakby tak takie uporządkowane. Jeżeli chodzi o mnie, no, relacje w rodzinie i te wszystkie problemy są, bo to jest tak bardzo problem złożony, nigdy nie było jakiejś terapii, bo się po prostu nikt nie chciał zgodzić, ani dzieci dorosłe, ani mąż, no, jakieś takie, że dla poprawy relacji, dla zrozumienia siebie, dla okazywania sobie jak żeby po prostu poprawić rodzinę. Ale powiedziałam na końcu już, że serce Jezusa i to jest życie, to jest sens, to jest całe, to jest no takie drogowskaz, który mówi, co, jak mam żyć. I za to wysłuchanie bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję Pani Tereso. Powiem tylko tak, być może Pani właśnie dostała tego męża, żeby dzięki Pani on się zbawił. Nie, kto wie, gdyby on był z kimś innym. Pani modlitwa, Pani cierpienie też przez niego spowodowane, za niego ofiarowane, to może być dla niego tym ratunkiem. Może to jest Pani misja, żeby tego człowieka do Boga doprowadzić. Wiem, Ojcze, wiem i też dlatego codziennie, jeżeli chodzi o modlitwy, to umieszczam w koronce, jest 5 części, mam najbliższe osoby, 5 osób i każda cząstka to jest, każda osoba mi najbliższa, oczywiście oprócz innych intencji, w różańcu również, po prostu mam to zawsze na myśli i zawsze wplatam w modlitwę wszystkie moje najbliższe osoby, męża, siebie, męża, dzieci, siebie. I to właśnie jest taka miłość. Tutaj właśnie poprzez modlitwy i zwrócenie się z tymi wszystkimi problemami do Matki Bożej, do Pana Jezusa, do Boga Ojca, do Ducha Świętego. Zawsze po prostu tą miłość do nich przelewam do najdroższych, bardziej nad nimi, czyli do Pana Jezusa, do Trójcy Świętej. Proszę Ducha Świętego o prowadzenie dla każdego z nich. Oczywiście wciskam i co jakiś